i ruszyły. Dobrze przyjął start Semko, on przez moment na prowadzeniu. Tuż koło niego Ben Mark. Semko, Ben Mark, Proza, Oberon, Kalal Kaledia i Erwan. Konie wychodzą na przeciwległą prostą przy wewnętrznej. Ben Mark obejmuje prowadzenie, na drugim miejscu Semko. Ben Mark, Semko, Proza, na czwarte miejsce przesunął się Oberon. Piąta jest Galaj, na szóstym miejscu Erwan. Ben Mark i Semko z niewielką przewagą nad peletonem prowadzonym przez Prozę. Koło Prozy jest Oberon, za nimi Gala oraz Erwan. Ben Mark, Semko, Ben Mark, Semko. Za moment konie będą wchodzić w zakręt. Ben Mark przy wewnętrznej, szerzej Semko, za nimi Proza, Oberon i stawkę zamykają Gala oraz Erwan. 1000 metrów do celownika. Ben Mark na prowadzeniu. Koło niego Semko. Proza razem z Oberonem i z tyłu dwa konie trenowane przez Janusza Kozłowskiego, Galal Kaledia i Erwan. O, już mocno jechany Ben Mark, a bardzo lekko galopuje Semko. Stawka się grupuje przed wyjściem na prostą, bardzo szeroko próbuje przejść Erwan. Na prostą wyprowadza Semko, kanat łapie Ben Mark. Semko środkiem Oberon. Semko, Oberon. Oberon wysuwa się na prowadzenie. Oberon, finiszuje Gala, finiszuje Erwan. Gala, Erwan, Gala, Erwan, Proza przy wewnętrznej Ben Mark. Ale Gala, Gala jest na prowadzeniu, 200 metrów do celownika. Gale próbuje zaatakować Erwan. Gala, Erwan, Gala, Erwan. Gala, Erwan, Gala, Gala ma przewagę. Gala, Erwan, Ben Mark i w celowniku Gala wygrywa gonitwę pod Temurem Kumarbekiem.